Siemanko, z tej strony Piotr. Dzisiaj sobie zrobimy w sumie ściąganie lakieru, tutaj felgów. Są tutaj felgi 18, jak widzicie. Kupiłem sobie do swojego samochodu. Tutaj mam dwie na razie, dwie mam w garażu. Na testa sobie dzisiaj wziąłem dwie na razie. Jak widzicie, mam takie coś. Jest to kurde Strotona Paint Remover. Tym powinno tutaj fajnie zejść lakier. Tak, myślę, że tak dwa odcinki z tego będą, może trzy, zobaczymy. Zobaczymy, czy to będzie w ogóle dobre. Tutaj o, przepadam, mam aż cztery takie. Się od razu bawię. Jak mnie wyjdzie, to najwyżej, nie wiem, do czegoś innego się na pewno sprzedają. Tu mam lakier. Powiem tak, lakier jest srebrny, będą srebrne. Jakie mam ogólnie auto, wam jeszcze pokażę. Ale to na razie na spokojnie, zrobimy sobie te felgi dobre. No to bierzemy się za robotę. No to próbujemy wstrząsem już sobie, zobaczymy, czy to będzie chodzić. O, to jest taka problema. Zobaczymy, na ile mi taka jedna puszka będzie starczy. Oczywiście trzeba odparować 15 minut jakoś mniej więcej. Widzicie, już lakier odchodzi. Ogólnie wam polecam maskę sobie założyć, bo bardzo to ogólnie śmierdzi. Powiem tak, jedna puszka takiego czegoś kosztuje 30 zł. Czegoś wyszłałem chyba, dobra. Tak. Hop. Teraz sobie jakąś szpachelkę pójdę. Dobra, czekamy 15 minut. No, popracowało to jakieś 10 minut. Bierzcie sobie szpachelkę. Zobaczymy, czy ta fajnie pójdzie. Patrzcie, jak fajnie wchodzi. Lekko. No, w niektórych momentach może by było trzeba jeszcze raz psipnąć, bo to zależy od tej grubości posuwasta, ale ogólnie o, proszę bardzo. Troszkę jest przy tym roboty ogólnie, ale sami fajnie będzie wyglądać. O. To są w ogóle takie rękawiczki tego założyć. No i tak co robicie, aż całe zdrzecie. Ja wam może dogram ogólnie, jak tego, jak to wszystko wyjdzie, jak to zrobię sobie wszystkie te felgi. Ale tylko tak pokazuję, jak to fajnie schodzi. O, proszę bardzo. Pachelką tutaj jeszcze i to, o. Myślę, że elegancko. No, to się widzimy, jak wszystkie sobie tak zrobię. No. No i tak, wszystkie gotowe mamy. O! Już są wyczyszczone. Znaczy tak jeszcze, reszta było tak zgrubnie. No, trzeba trochę już papierkiem podjechać. Ale ogólnie myślę, że jest w porządku wszystko. No to co, dzięki, że oglądacie. Zostawcie suba, lajka, komentarzyk. I widzimy się w następnej części.